Witajcie, Maszki z tej strony Trechol w kolejnym odcinku z Hard Adventure Demokracji Albo Plus. Jako Mac Arthur. W ostatnim odcinku pokonaliśmy siostry stali, co nie było aż takie łatwe do momentu, kiedy już dosłownie się poddały i nie miały dywizji. W takim razie kontynuujemy, jeżeli chodzi o nasz rozwój i spróbujemy cokolwiek osiągnąć, ponieważ jak wiecie, mamy problemy z manpowerem, a problemy z manpowerem to oznaczają zawsze problem. Tutaj chyba mamy decyzję do tych, tak, do rekrutowania. Ogólnie dawno nie robiliśmy przecież tych badań, a te badania są ważne. Więc może przejdziemy jednak tutaj, żebyśmy trochę sobie porobili. No, nie powiem, trochę jesteśmy w tyle w tych badaniach, ale powinniśmy sobie poradzić. Więc tak, jak mówiłem, idziemy w lewą stronę. Nie wydaje mi się, żebyśmy chcieli aż tak bardzo pójść w tą stronę. Tutaj mamy też trochę rzeczy, które możemy sobie pozdobywać. No. Kurde, nie ma ich. Patrzę, co można tutaj osiągnąć. Ale tak, mamy oczywiście problem z tymi. Oni są duży i są dwa problemy, kiedy państwo jest duże. Pierwsze, trzeba mieć dużo dywizji, żeby je okrążyć. Drugie, mają po prostu możliwości, żeby nas okrążyć w łatwy sposób. A my przez to, że nie mamy też zbytnio manpowera na nowe dywizje, no to jest kolejny problem. Okej, ci uchodźcy trochę narzekają na temat. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to jest chyba. No tak, ta Marta, a Abigail? Kim jest Abigail? Czy ją mamy? Bo ten. Powiem szczerze, z problemami obecnymi chyba tak. No i tak naprawdę pozbywamy się tamtej. No, ona była nawet dobra, ale. Jeżeli i tak nie idziemy w Chicago, no to lepiej nie brać. Dobra, odzyskaliśmy nieco manpowera. I zgaduję, że jesteśmy już bardziej na plusie niż na minusie. Więc to mi się podoba. Pytanie jest takie, czy potrzebujemy support equipment. Bo ja sobie wyłączyłem tamto, więc trudno mi określić, co potrzebujemy. I ja po prostu muszę patrzeć w ten sposób. Okej. Okay. I tego prawie nic nie produkujemy. W takim razie tak możemy sobie rozbudować. Jak zwykle wysyłamy wodę. Mamy jej dużo. I teraz pytanie jest takie, czy próbujemy ich zaatakować. No chyba jeżeli szybko ich zaatakujemy, to powinno być wszystko ok. Mamy ten Puppet Ledger. Teraz skorowaliśmy jedno terytorium. Dobra, więc tak. Naszym planem jest, żebyśmy szybko ich zaatakowali. I dzięki temu po prostu
powinniśmy sobie poradzić z nimi w jak najszybszy sposób. Oczywiście oni mają tutaj trochę terytorium, mogą nam przejąć, ale to też nie są nasze kory. Więc nie powinno być aż tak źle. Możemy zrobić to, co bardzo chętnie wykorzystam. I sobie podbudować nieco ten. No, by się przydało, żeby wreszcie to zadziałało, ale jakoś nie działa. Dobra, bierzemy sobie tych i atakujemy ich, jeżeli możemy. Okej. I to powinno być w miarę szybko. Polega to na tym, że... Okej, wyślijmy tutaj. Nie trzeba tutaj ich wysłać. Bo polega to na tym, że musimy po prostu się przebić i zdobyć ich punkty zwycięstwa, najważniejsze. No i wygląda na to, że się udaje nam. Też mamy marionetkę, dzięki któremu oni przeszli na drugą stronę frontu. Dobra. Pójdź w tą stronę, bo potrzebujemy zdobyć. Okej, gdzie jest ich stolica teraz? Tam. Kurde. Prawnie zbytnio nie obchodzi to, że zostali okrążeni, bo bardzo szybko możemy sobie z tego się pozbyć. Chodzi o to, żebyśmy im zajęli te wszystkie punkty zwycięstwa. No i oczywiście weszli z powrotem. Wejdź tu. Jezu, co to za muzyka się teraz włączyła. Okej, i koniec. Pas. Select all. Wysyłamy. No i nie powiem, teraz jesteśmy dosyć duży. Wy się bijecie. O, trochę słabo się bijecie. No. Więc wygląda na to, że sobie w miarę radzimy. I co porobić teraz? No, na razie nie mamy żadnych planów tutaj zbyt dużych. Dalej będziemy tutaj próbowali osiągnąć jakieś bonusy. Co to nam da? O, kory! Wreszcie coś, co daje nam kory. Dobra. Pytanie jest takie... ten Pioneers. Pioneer Company. Gdzie to było i jak to uwolnić? Pioneer Company. To jest pion. Dobra, poszukam ich. Może byli gdzieś blisko. Zróbmy sobie to, bo potrzebuję naprawdę tych korów. Jak zwykle petycja. Mamy trochę manpower. Political power, więc teraz będziemy w głównej mierze tutaj korować rzeczy. Mamy 63 do 166 tysięcy, więc naprawdę mamy dużą różnicę w populacji. Bardzo chętnie sobie wydamy na to kapsle. I kolejna budowa. Dobra. W takim razie jesteśmy na momencie, kiedy musimy po prostu próbować robić drzewko jakiekolwiek postępy. Tutaj powoli się nam odbija. O, ma silos. Ile wy tego chcecie? Dobra, macie te 17. Coraz więcej tego chcą. Mi się nie podoba. No, to się podobałoby mi, ale
Widać, że jakoś nam to nie wychodzi. I mamy wolne fabryki, więc może na samoloty wyślemy. Nasza budowa to jest tak naprawdę naprawienie wszystkiego. Teraz się zorientowałem, bo dawno nic nie dodawałem do budowy. Okej, okay, możemy się pozbyć części, co mi się nie podoba, bo zgaduję, że będziemy mieć bardzo dużo minusów. Że będzie polegał na tym, że my tak naprawdę to, co ja zapewne większość siły politycznej wydałem, to teraz się nam właśnie odbije. O, historycy. Teraz, no, koniec historyków, nie powiem. I okej, w takim razie dalej będziemy kontynuować Manpower bardzo chętnie. I widzę, że dostajemy dużo kapsli, to mi się podoba. Z drugiej strony chciałbym, żebyśmy jakoś się jakoś mogli rozwinąć swoje bazy. Okej, tutaj usuwamy. Dobra, zobaczymy, co tam usunie się. Dobra, nie aż tak dużo. Coraz więcej jest takich dużych państw. Też mi się nie podoba, bo duże państwa zazwyczaj oznaczają, że koniec końców będą jednak wykorzystywały nieco. Okej, okay, czyli ci historycy zostali pokonani. Trochę smutno, ale z drugiej strony nice, manpower. Tutaj sobie wyślijmy i kontynuujmy. Dobra, jak na razie jest dużo wojen, dużo takich jakichś wydarzeń na świecie, które zbytnio nas nie obchodzą, bo mamy wielki mur jakichś wataszków. Więc teraz po prostu szukam jakichś rzeczy do roboty. Dobra, pozbyliśmy się tych. Będziemy musieli zobaczyć, kogo się pozbyliśmy tak z tego. Niby jeszcze mamy tego gościa. Tutaj się pozbyliśmy, no, jednego z tych gości, których nam się opłacało posiadać. Tutaj nikogo się zbytnio nie pozbyliśmy. A tutaj chyba też nikogo nie mieliśmy, więc jakaś większej straty nie ma. Ale widzą, że wreszcie fabryki nam wracają. Więc możemy coś pobudować sobie. Okej. Więcej badań nad technologią. Okej, the incident of Higgins Avenue. Okej, zastanawiam się, czy tutaj się zmieni data, bo czasem się zmieniają. No, czy jakiś tutaj konflikt się wytworzył pomiędzy pierwszymi rodzinami a armią, co nie jest niczym nowym, ale w międzyczasie sobie tutaj rozbudujemy kolejne rzeczy. No, widzę, że jesteśmy, naprawdę się powoli rozbudowujemy. To jest najlepsze, że my mamy chyba całkowicie całą technologię, więc okej, okay, woda. Więc to nie jest jakiś wielki problem. Ten problem jest w sumie z... No tutaj są takie wielkie problemy, które mamy, że po prostu niski poziom. Chociaż zazwyczaj w tym modzie jest zawsze miałem te niskie poziomy. Znaczy... Dlaczego reszta ma taki wielki, a ja mam taki mały? A ci, no, nie mają zero stabilności, więc co najwyżej tyle.
Kończy się na tym, że ten, który wypowiadał najwięcej wojen, ma najmniejszą stabilność, kto by się spodziewał. No tutaj ten Heaven's Gate. Pytanie jest takie. Ile jeszcze muszę poczekać na to? Okej, więc tak, możemy oczywiście wybierać, no to wiadomo, że wybierzemy lewą stronę, bo już to tutaj robiliśmy. Pytanie jest takie, czy coś tutaj możemy jeszcze porobić takiego ważnego, że co by nam pomogło. Mamy już z powrotem nieco manpowera, to mi się podoba. Odbiliśmy się na manpowerze. Tutaj mamy ten political power, a okej, robimy to. To ekstra. Nie wiem, co znaczy ekstra, ale chyba oznacza, że oni tracą. W takim razie żegnamy Państwa. To ucięcie. Żegnamy Państwa i widzimy się w nowym państwie amerykańskim. Pytanie jest takie, czy jej się pozbędziemy, czy nie. Myślałem, że. O, mamy broj. Mamy jakieś robota, teraz zauważyłem. To jest z jakiegoś innego państwa, tylko nie wiem jakie państwo, bo tutaj się nie pokazuje flaga. Na pewno już nie istnieje. Lecz podoba mi się, że dostaliśmy gościa. Jakieś fabryki, no to jak zwykle myślimy na coś, co jest nam potrzebne. Jeżeli chodzi o to, że tutaj po prostu my stracimy, to jest mało prawdopodobne. Ale się zakończyło, nic się nie zmieniło. Zła, nic się nie zmieniło. Okej. Więc. Drugie narodzenie wolności. Zgaduję, że może to mieć więcej tego, jeżeli będzie już Chicago nieco porobione, ale to tak zgaduję. No wiadomo, ten mod to jest taki, że może wrócą do tego, bo tyle jest powiązań do innych części Ameryki, które jeszcze nie są zrobione, a są takie. Okej, więc The Lion, The Witch, The Plasma Gun. And the Ghouls fought for America more than Chicago has. No niby tak, ale pytanie jest takie. Coś tak grożą. Więc myślę, że powinniśmy wrócić nasze dywizje do środka naszego państwa. Nie wiem, czy jeszcze bym chciał tutaj porobić ten 07. Dobra, tutaj taki mały. Póki co. Jezu, ile tego jest? A, w sumie to jest ważne, bo w sumie to o nas chodzi. Okej. Warto było jednak zauważyć, że jednak te rzeczy mają znaczenie. Tak, no, mam te news eventy włączone. Okej, czyli się tutaj włączyło. Dlaczego możemy tylko. What the fuck? Co ty masz takiego, że. Tylko czterech? Lone Wolf. Dobra, Lone Wolfie. Zostawimy tobie w takim razie te par armor. No i no niestety straciliśmy. Dobra, warto było sobie jednak włączyć tam news event, ale okej. Zgaduję, że większość tych eventów mogło być news eventami, które nie założyliśmy. Okej, weźmiemy sobie jeszcze tego gościa i w takim razie wyłączamy. Dobrze, że wróciłem większość tego. I tak naprawdę oni się. Mamy większość kraju, z czego dosłownie mamy też marionetkę własną. Oni. To chyba nawet nie jest ich core. Tak, to jest jedynie ich core. Więc ciekawie się zrobiło. Dobra, przynajmniej tutaj mamy tą. To, co ja bym sobie poszukał, to ja bym poszukał te wszystkie. O właśnie, te, które dodają nam jakikolwiek gości do ataku. No to akurat może być dobre. Można było też ją na Field Marszala ulepszyć i wtedy mamy też oto.
No chyba ją ulepszę na Field Marshala. Nie można. What? Co to takiego jest, że... Czego nie mogę ulepszyć ją na Field Marshala? Potrzebuję 790 tysiąc. Skąd to się zrobiło? Dobra, zobaczymy później. Tego gościa jeszcze sobie ulepszymy. Okej. Boom. Ty już masz rozkaz, więc boom. Dobra, w takim razie jeszcze zobaczymy. Dobra, 1000 manpowera. Elity. Elity. Znaczy się rurę. Trochę słaba. Fajnie. Podoba mi się, że w news eventach jest to zrobione, co trochę jest denerwujące, ale okej. Okay. Ja i tak bym nie włączył ich z powrotem, bo mówię, jest ich zbyt dużo. Dobra. Tak naprawdę nic się nam dokładnie nie zmieniło w naszym państwie. Okej. Okay. Jesteśmy po stronie demokratycznej, oni są po stronie ruler, to jest Special Aaron Johnson. Macie właśnie drzewko jakieś, czy to jest po prostu zapewne to samo drzewko, tylko w drugiej stronie. Okej, w takim razie włączamy. Tutaj, wow, bypassowało nam. Nie wiedziałem, że nam zbypassuje. Co w ogóle nam zbypassowało? Chyba to. Ta. A i tak bym tego nie potrzebował, bo nie chciałem tego. Ok, więc political power i po pierwsze może zacznijcie szybko tutaj wchodzić, bo dosłownie wystarczy, że przyjmiemy im stolicę i to koniec. Tutaj tak naprawdę wysłałem po to, żeby byli. Dobra. Możecie się... Naprawdę nie wiem, dlaczego oni się teraz tak wolno poruszają. Jaj, koniec wojny domowej. Żeby to było. Okej, w takim razie jeszcze sobie weźmy to. I się nam udało, teraz jesteśmy demokratyczną enklawą. I nasza frakcja będzie się nazywała Zjednoczone Stany. Nice. Okay. Mamy coś jeszcze tutaj takiego? Możemy to użyć. To użyć. To się nam trochę zablokowało, dlatego że były przyjęte. Dobra. Mamy o wiele więcej manpowera dzięki temu, że mieliśmy te wszystkie eventy, których też w sumie nie przeczytałem. Ale... cieszę się. Nie powiem szczerze... Trochę zabiło to, że news eventy w tej grze jest za dużo. Ja naprawdę bym sobie czytał te news eventy, ale na przykład w Vanilli to one się pojawiają czasami po prostu grupowo, ale nie wkurzają. Tutaj co chwilę się coś włącza. To jest właśnie takie najbardziej denerwujące. Teraz się wyłączył już te... Będziemy mogli znowu z nich korzystać. To jest akurat fajne. Okej. Okay. I co mamy zrobić z tym? Więc możemy ją zabić. Możemy ją zamknąć. Przeprosić ją. Dobra. Zrobimy sąd. To w obecnej sytuacji w Polsce to nic nie różni się od oddania już wyroku, ale okej. Okay. Dobra, więc mamy jak zwykle mnóstwo rzeczy, które na nowo można zrobić, więc najpierw ogarnę sobie wszystkie decyzje i no i będziemy to robić po kolei, ponieważ wiadomo, że po pierwsze nam prawie cała armia zginęła i musimy ją odbudować,
W takim razie to tyle z tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, pamiętajcie, żebyście kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Zdrowie Trachol, bardzo mam 4. Na modyfikacji Olu Blues. Jako, no teraz północny wspólnota. Północna wspólnota. No to, cześć.